Wolontariat dla mnie jest dawaniem cząstki siebie dla innych, takiej, którą mogą wykorzystać i która sprawi im radość. Wolontariat to jest pomoc osobom, które tego potrzebują, które być może nie miały tyle szczęścia jak my wychowywać się w dobrych rodzinach, w dobrym domu. Wolontariat to jest działanie na rzecz dobra drugiego człowieka. Czyli tym, co robimy, świadczymy dobro. Chcemy komuś pomóc, chcemy kogoś rozweselić. Nigdy robiąc akcję wolontariatu nie jest się samemu. Bardzo się cieszę, że jest pełna mobilizacja, pełne zaangażowanie, no i mnóstwo uśmiechu. Na początku byłam bardzo spięta, ale potem to te dzieci sprawiły, że sama się rozluźniłam, sama się zaczęłam uśmiechać. Największą radość sprawiło mi roześmiane miny dzieci. Te dzieci, jak przystępowały do zajęć, na początku były takie skrępowane, później się z chwili na chwilę się rozkręcały. Myślę, że takie działania, które dzisiaj prowadziliśmy w ramach tego wolontariatu, bardzo fajnie wpływają na rozwój dzieci, na relacje między dziećmi a rodzicami. Chcieliśmy im pokazać, że na wszystko można spojrzeć inaczej, że można się bawić i w takich prostych rzeczach jak kuchnia można stworzyć naprawdę fajną atmosferę. Ktoś się nimi interesuje, że ktoś z nimi pracuje i pokazuje. Chyba to jest fajne, że ktoś z nimi coś robi i jest super, bo to fajne, piękne wyszło, kolorowe. Bardzo ważne jest też to, że dzieci czują nasze zaangażowanie. My się staramy do tych dzieci podchodzić indywidualnie, pytać ich, czy wszystko jest w porządku, czy może jakoś im pomóc, więc faktycznie czują, że mają opiekunów, że przyjechały osoby, które gdzieś tam nad nimi czuwają. Było wielkim wyzwaniem dla mnie, żeby współpracować z takimi dziećmi. Uważam, że są cudowne dzieci. To, że my dzisiaj tutaj przyszliśmy, na pewno pomogło tym dzieciom i one pytały się, kiedy kolejny raz przyjdziemy, czy będziemy z nimi jutro, żeby znowu coś nowego im pokazać. Wolontariat nie jest trudny. Jest dla mnie ogromną radością. Uśmiechnięte twarze dzieciaków i innych ludzi to jest dla mnie coś wielkiego. To jest też, myślę, dla nas nauka i nowe doświadczenie, które gdzieś tam na inne dziedziny życia się przełoży. Wolontariat w CIBO to wolontariat bez granic. Tutaj nie ma granic, że tylko pracownicy muszą wziąć udział. Muszą się zgłaszać wszystkie osoby, które chcą pomagać. Czy to nasi znajomi, przyjaciele, rodzina, czy też osoby tak naprawdę w ogóle z zewnątrz, które chcą swoją pracą pomagać tym, którzy tego potrzebują.